Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. A dzisiaj sponsorem kanału jest Betfan. Z kodem Football TV macie cashback do 600 zł. Szczegóły w przypiętym komentarzu pod tym filmem. Wojciech Szczęsny może wrócić do Arsenalu. Piotr Zieliński będzie miał włoskie obywatelstwo. Zinedine Zidane zostanie trenerem Juventusu. Robert Lewandowski pominięty przez niemieckie dzienniki. Oraz Jose Mourinho, który chce Arkadiusza Mlika w swojej drużynie. Zanim zaczniemy, zachęcam was do zasubskrybowania mojego kanału, aby nie ominęły was kolejne materiały, które będę tutaj publikował. Większość was mnie ogląda, a nie subskrybuje. Koniecznie proszę was, abyście mnie zasubskrybowali razem z opcją dzwoneczka. Wtedy nie ominie was żaden materiał. Zostawcie również kciuka w górę, jeżeli doceniacie moją pracę. Nie przedłużając, przechodzimy do dzisiejszych newsów. W czwartek odbyły się rewanżowe mecze półfinałowe w Lidze Europy, po których poznaliśmy finalistów tych rozgrywek. Pewne jest, że nie zobaczymy angielskiego finału, jak to będzie w przypadku Ligi Mistrzów, ponieważ o ile Manchester United wygrał w 2 meczu z AS Romą 8-5, to Arsenal takiego szczęścia nie miał. Kanonierzy w pierwszym meczu na wyjeździe przegrali z Villarrealem 2-1, natomiast na Emirates Stadium jedynie bezbramkowo zremisowali. To z kolei spowodowało, że nie mają oni już szans na grę w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. Mało tego, bardzo prawdopodobny wydaje się scenariusz, w którym nie uda im się awansować nawet do Ligi Europy, co będzie dla klubu dużym ciosem finansowym. Arsenal w tym sezonie Premier League stracił 37 bramek, co nie jest może dużą liczbą, patrząc na ich obecną formę, ale na pewno powinni wzmocnić w letnim okienku transferowym swoją defensywę. Pod znakiem zapytania stoi przyszłość ich pierwszego bramkarza, Leno. Niemiec broni dla kanonierów od roku 2018, a jego kontrakt jest ważny jeszcze przez 2 lata. Mimo to bramkarz jest chętny zmienić klubowe barwy, co byłoby znakomitą szansą dla Wojciecha Szczęsnego. Polak, który od 6 lat gra we Włoszech, może wrócić do Arsenalu. Tym bardziej, że ma on znacznie większe doświadczenie niż jeszcze przed wypożyczeniem do AS Romy. Już wtedy wielu kibiców nie rozumiało decyzji Arsena Wengera, który postanowił sprzedać Polaka za 14 milionów euro do Juventusu. Mimo że ten już wtedy był dużą gwiazdą w Serie A. Oczywiście ciężko powiedzieć, czy do takiego powrotu dojdzie, ale mógłby to być bardzo ciekawy ruch dla wielu kibiców. Tym bardziej, że w Premier League Wojtek regularnie by grał przeciwko wymagającym rywalom. W jednym ze swoich materiałów mówiłem o Piotrze Zielińskim, który starał się o drugie obywatelstwo. Chodzi oczywiście o te włoskie. Piłkarz także chciał je zapewnić swojemu jeszcze nienarodzonemu dziecku i jak się teraz okazuje, jest on na ostatniej prostej, aby je otrzymać. Dla wielu może się wydawać to dziwne. Dlaczego Zieliński chce posiadać podwójne obywatelstwo, ale powód jest dość prosty i niestety też i przykry. Piotr Zieliński, mówiąc wprost, jest znacznie bardziej doceniany we Włoszech aniżeli w Polsce, gdzie najczęściej jest jedynie krytykowany za swoje występy w kadrze. I owszem, po części słusznie, ale wielu kibiców nie zna pewnych granic i zamiast motywować piłkarza do poprawy, ciągnie go nieświadomie w dół, a przede wszystkim jego pewność siebie. Zieliński w Napoli gra odważną piłkę, tylko dlatego, że kibice tego chcą i nie zrównują go z ziemią w przypadku błędów, jak to często bywa w przypadku kibiców reprezentacji Polski. Drugi powód to standard życia. Zieliński widać, że dobrze czuje się we Włoszech, dlatego bardzo możliwe, że po karierze piłkarskiej nadal będzie chciał tam mieszkać, a podwójne obywatelstwo mu to ułatwi. Będąc nadal w tym temacie, jako ciekawostkę mogę przytoczyć, że podwójne obywatelstwo posiadał niegdyś Kamil Glik. Polski defensor miał zarówno polski, jak i niemiecki paszport. Jednak podczas wyboru reprezentacji, dla których chce grać, wybrał biało-czerwonych. Korzystając z okazji, chciałbym was zaprosić do mojej ligi typerskiej w aplikacji Noin. Tworzymy tam społeczność, która typuje mecze. Co najważniejsze, nie trzeba mieć ukończonego 18 roku życia, aby typować razem z nami. Nie obstawiamy tam za żadne pieniądze, tylko po prostu typujemy i kto będzie najlepszy, zgarnia super nagrody. Za pierwsze miejsce jest koszulka waszego ulubionego zespołu, którą sami sobie wybieracie. Za pozostałe miejsca książki od Labotigi, takie jak tutaj. Jak dołączyć? Już wam tłumaczę. Musicie zainstalować aplikację ze sklepu Play, a następnie, dołączając do ligi, wpisać kod FTV i w taki sposób będziemy mogli wspólnie rywalizować. Czekam na was! Przesądzone jest już to, że ten sezon jest pierwszym i ostatnim sezonem Andrea Pirlo na stanowisku trenera Juventusu. Włoch nie zdołał wypełnić planu na ten okres, jakim było wygranie Mistrzostwa Włoch oraz Pucharu Kraju. Choć co do tego drugiego jeszcze ma szansę, ponieważ finał odbędzie się 19 maja, kiedy to zmierzą się z Atalantą. Stara dama po raz kolejny nie popisała się też w Lidze Mistrzów, gdzie zakończyli swoją przygodę na etapie 1/8. Media dużo pisały o powrocie Allegriego, który miał być już dogadany z władzami klubu, co nie jest prawdą. Owszem, rozmowy zostały podjęte, ale nie znamy ich szczegółów. Włoski gigant wolałby jednak znacznie bardziej pozyskać innego topowego szkoleniowca.
Chodzi oczywiście o Zidana, który jako piłkarz grał m.in. dla Starej Damy. Po zakończeniu sezonu 2017-2018, kiedy to Francuz ogłosił, że odchodzi z Realu Madryt, Juventus miał nadzieję, że zakontraktuje legendę futbolu. Tak się jednak nie stało, a już w marcu 2019 roku Zizou wrócił na stanowisko szkoleniowca królewskich. Kontrakt 48-latka jest jeszcze ważny przez rok. Mimo to istnieje duża szansa, że odejdzie Santiago Bernabeu z końcem obecnych rozgrywek. Jeśli by do tego doszło, Juventus postara się o pozyskanie Zidana, co byłoby bez wątpienia dużym wzmocnieniem Włochów. Francuz 3 razy awansował z Realem Madryt do finału Ligi Mistrzów i za każdym razem ją wygrywał. Dlatego dla zarządu Juve właśnie on mógłby być brakującym ogniwem do zdobycia upragnionego pucharu Champions League. W komentarzach koniecznie napiszcie, czy według Was Zidane sprawdziłby się w roli szkoleniowca Juventusu. Robert Lewandowski trafił do Bayernu Monachium latem 2014 roku za darmo, a jego transfer chyba śmiało można nazwać najlepszym w historii bawarskiego klubu. Przez blisko 7 lat Polak rozegrał dla Bawarczyków 326 meczów oraz strzelił 289 goli i zaliczył 64 asysty. Nie każdy jest jednak w stanie dostrzec starania naszego napastnika, a takimi osobami są na pewno dziennikarze niemieckiego dziennika Sport 1. Ostatnio opublikowali oni ranking top 20 najlepszych piłkarzy w historii Bayernu Monachium. A na liście możemy zauważyć pewne braki. Jak się okazuje, zabrakło na niej Roberta Lewandowskiego, za to znaleźli się tacy piłkarze jak Frank Ribery, Arjen Robben, Martinez czy Jerome Boateng. 32-latek to nie jedyny wielki nieobecny w rankingu, ponieważ zabrakło w nim również Manuela Neuera. Niemiecki bramkarz od lat jest filarem klubu i nieraz go uratował od klęsk, a mimo to dziennik Sport 1 nie znalazł dla niego miejsca w gronie 20 najlepszych piłkarzy w historii Bayernu. Niemiec trafił na Allianz Arenę w lipcu 2011 roku z Schalke za 30 milionów euro i przez blisko dekadę rozegrał 436 spotkań, zaliczając 203 czystych kont. Jeśli chodzi o podium rankingu, to na trzecim miejscu uplasował się Lothar Matthias, na drugim Gerd Müller, a na samym szczycie Franz Beckenbauer. Co ciekawe, z obecnych zawodników Bayernu najwyżej jest Thomas Müller, który zajął 9. pozycję. Piszcie, co sądzicie o tym całym rankingu. Czy ma on według Was jakiś sensowny przekład na rzeczywistość, czy wręcz przeciwnie? Sekcja komentarzy oczywiście należy do Was. 3 tygodnie temu Tottenham postanowił zwolnić José Mourinho, który od końca listopada 2019 roku pełnił rolę szkoleniowca. Niestety aktualny sezon w wykonaniu Kogutów jest bardzo przeciętny, a jednym z głównych winowajców jest oczywiście Portugalczyk. Jego zwolnienie na pewno jednak nie wywołało u niego załamania. Jeśli uświadomimy sobie, że za zerwanie kontraktu, klub musi mu wypłacić nawet 40 milionów euro odszkodowania. Oprócz tego oficjalnie od lipca tego roku José obejmie stery w AS Romie, która również gra poniżej oczekiwań w tym sezonie. Zajmują oni 7. miejsce w tabeli, dlatego w zespole potrzebne są zmiany, ponieważ ich ambicje sięgają Ligi Mistrzów, a nie Ligi Europy, czy tym bardziej braku gry w europejskich pucharach. Mourinho mimo dość słabego okresu w ostatnich latach ma duże doświadczenie, a przeszłość pokazała, że ma on smykałkę do prowadzenia włoskich ekip, co udowodnił w latach 2008-2010, prowadząc Inter Mediolan. W Romie co prawda nie będzie miał tak mocnej kadry, dlatego media zaczęły już pisać o planach transferowych Portugalczyka. Jak się okazuje, może on chcieć z powrotem sprowadzić do Serie A Arkadiusza Milika, którego klauzula wykupu wynosi jedynie 12 milionów euro. Polak za czasów gry w Napoli udowodnił, że jest dobrym napastnikiem, a jak za taką cenę Mourinho, nie ma co się długo zastanawiać. Roma już latem zeszłego roku starała się o naszego reprezentanta. Niestety wtedy wszystko wysypało się na ostatniej prostej. W tym roku będzie mieć więcej czasu na sprowadzenie 27-latka. Piszcie w komentarzach, czy transfer Milika do Romy to dobry pomysł. W dzisiejszym odcinku to by było już na tyle. Jeżeli się Wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Proszę Was również o zostawienie kciuka w górę. Słyszymy się oczywiście już w kolejnych materiałach. Cześć!